Cześć, z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek serii Tego jeszcze nie jadłem. W tej serii przygotowujemy przepisy po raz pierwszy, po to, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Ostatnio robiliśmy przepis na kanale z masłem orzechowym, szyszki z masłem orzechowym. Bardzo Wam się spodobał ten przepis i tam była informacja, że z masłem orzechowym są bardzo fajne ciasteczka i to są ciasteczka z masłem orzechowym. I uwaga, ciecierzycą. Na początku nie mogłem wierzyć, że nie robimy tego, a potem myślę, przecież tak lubię hummus, że byłem sprawdzić humusu w Izraelu, będę sprawdzić humusu w Libanie, że ciasteczka też trzeba dać im szansę. I dlatego dzisiaj przygotujemy ciasteczka z ciecierzycą. Tutaj jest ciecierzyca taka z puszki, ze słoiczka, z Ecovitala, 270 gramów. Do tego dodamy syrop z agawy 100 gramów, nasze masło orzechowe 150 gramów, przyprawy, czyli wanilia bourbon, 2 łyżeczki do herbaty, pół łyżeczki sody oczyszczonej, dosłownie szczypta soli. I to wszystko wymieszamy z naszymi dropsami czekoladowymi, 90 gramów. Zaczynamy od dużej miseczki, w której wszystko sobie wymieszamy takim blenderem. Wrzucam ciecierzycę, syrop z agawy, nasze przyprawy. Na koniec tutaj wybiorę masło orzechowe, czyli tak naprawdę wszystkie składniki poza dropsami, że nie chcemy ich zblendować, więc dołożymy je dopiero po blendowaniu. Ciasto wygląda na zblendowane. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł robić to takim ręcznym blenderem. Chyba najlepszy byłby tak zwany taki food processor, że się wsadza wszystko do środka. Ale takiego nie mam jak na razie. Ok, tak jest wymieszane ciasto. Wygląda ok, są jakieś dosłownie z dwa ziarenka zostały jeszcze niezblendowane, ale już trudno. Do tego dodam dropsy i wymieszam raz jeszcze. Ok, ciasto jest gotowe, takie dość gęste, trzyma się, wypadnie, nie, jest twarde. Jest w porządku, teraz mam przygotowaną blaszkę z papierem do pieczenia. Tam nam się już grzeje piekarnik 180 stopni. I tutaj mamy sodę, także ciasteczka nam pewnie troszeczkę urosną, dlatego będę je robić z odstępami. Ciasto strasznie klei się do rąk, brudzi ręce, ciężko te ciasteczka uformować, także mam nadzieję, że one się rozpuszczą w piekarniku od nagrzewania. Powiem Wam, że pachnie rewelacyjnie, dawno nie mieliśmy tak fajnego zapachu w kuchni. I mam dla Was jeszcze rozdanie, taki duży słoik syropu z agawy, 1-2 kg. Piszcie proszę w komentarzach, jakie są Wasze ulubione przepisy, do czego używacie syropu z agawy. Wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie taki słoik. Ciasteczka nam się robią już tam 20 minut, ale zrobiłem je troszkę grube, więc zostawiam je jeszcze na dodatkowe 2 minutki i podejrzewam, że już będą gotowe. I oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz. Zostawcie proszę łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów, jeżeli zostawicie łapkę w górę. A ja już wyciągam nasze ciasteczka. Wow! Wyglądają przepięknie. Bałem się, że wyjdą nam takie klopsy, a wyglądają bardzo ładnie. Jak zwykle pewnie nie można ich jeść na gorąco, bo mi będzie bolał brzuch, także poczekamy chwilkę. Teraz pora na test ciasteczek. O, ciasteczka są soczyste, mięciutkie w środku, także mam nadzieję, że będą równie smaczne. Nie czuć ciecierzycy, to jest chyba zaleta. Delikatnie słodkie, soczyste, proste w przygotowaniu, także bardzo fajny przepis. Polecam, a jeżeli chcecie więcej podobnych materiałów, zostawcie proszę łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!